Witam Państwa i zapraszam na przedświąteczne wydanie tygodniowego raportu sportowego. Na czwartym miejscu zakończyły udział w rozgrywanych w Danii Mistrzostwach Świata polskie szczypiornistki. Podopieczne Kima Rasmussena powtórzyły tym samym osiągnięcie sprzed 2 lat. Biało-czerwone jednocześnie zapewniły sobie grę w turnieju kwalifikacyjnym do Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro. W turnieju, który najprawdopodobniej rozegrany zostanie w naszym kraju, Polki zmierzą się z Rosjankami, Szwedkami i Meksykankami. O krok od awansu na zaplecze światowej elity była nasza męska reprezentacja w hokeju na lodzie do lat 20. Podopieczni Tobiorna Johanssona zajęli jednak 2. miejsce na Mistrzostwach Świata Dywizji 1B we Francji. W pierwszym meczu nasi zawodnicy pewnie zwyciężyli z Brytyjczykami 9-3, w drugim natomiast pokonali Ukraińców po rzutach karnych 1-0, a w trzecim wygrali ze Słoweńcami 3-0. Aby awansować do wyższej dywizji, musieli nie przegrać z gospodarzami wyżej niż 3 bramkami. Niestety, Francuzi pokonali biało-czerwonych 7-2 i nasza reprezentacja w przyszłym roku ponownie zagra w dywizji 1B. Zostajemy przy tematyce hokejowej. W Katowicach odbył się turniej Euro Ice Hockey Challenge. Nasza reprezentacja pod wodzą Jacka Płachty zajęła w nim 2. miejsce, pokonując Włochów 2-0, Francuzów 3-2 i ulegając Kazachom 1-3. Był to ostatni sprawdzian biało-czerwonych przed turniejem prekwalifikacyjnym do Igrzysk Olimpijskich w Pjongczang, który odbędzie się od 11 do 14 lutego w Budapeszcie. Oprócz gospodarzy, rywalami Polaków będą tam Litwini i Estończycy. W środę rozpoczęło się zgrupowanie polskiej reprezentacji siatkarek przed turniejem kwalifikacyjnym do Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro. Z powodów zdrowotnych nie weźmie w nim udziału Katarzyna Zaroślińska, natomiast Berenika Tomsia dołączy do zespołu dopiero w poniedziałek, ze względu na obowiązki klubowe. Zajęcia w Szczyrku potrwają do 23 grudnia, po czym zawodniczki rozjadą się do domów na święta Bożego Narodzenia. 26 grudnia reprezentacja spotka się w Łodzi, a 2 dni później wyleci do Ankary, gdzie rozegra jeszcze sparingi z Chorwatkami i Turczynkami. Turniej kwalifikacyjny rozpoczną w poniedziałek, 4 stycznia, meczem z Rosjankami. Następnego dnia podopieczne Jacka Nawrockiego zmierzą się z Belgijkami, a w czwartek staną naprzeciwko Włoszek. W poniedziałek w Spale rozpocznie się też zgrupowanie reprezentacji mężczyzn. W 3-dniowym pierwszym etapie przygotowań do walki o Igrzyska Olimpijskie nie weźmie udział Michał Kubiak, który w Spale zamelduje się w 2 dzień świąt. Wyjazd kadry do Berlina planowany jest na 2 stycznia. W fazie grupowej turnieju kwalifikacyjnego do Igrzysk podopieczni Stefana Antigi zmierzą się z Serbami, Belgami i Niemcami. To już koniec naszego podsumowania tygodnia. W tym miejscu w imieniu całej redakcji portalu igrzyska24.pl chciałbym życzyć wesołych świąt Bożego Narodzenia wszystkim naszym słuchaczom i czytelnikom. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia za tydzień.